witajcie w kolejnym odcinku z gry Dead Space, ja jestem Sebek. I w tym odcinku wyruszamy dalej, aby skonstruować bombę termitową, która przebije, przeżre nam się przez tąże pułapkę, tą przeszkodę. W ostatnim odcinku było dość... Już zaczęło się robić tak dość horrorzaść, dość strasznie. Gdzie dalej, żeby się trzymał. Bo znowu będą krzyki, znowu będą piski, natomiast ja już... Super! Aha, dobra, więc... Kurde, no właśnie. Nie mogę cię zrobić. Shit, klawiatura mi nie działa. No w ogóle mógłbym to podnieść. Mógłbym to podnieść. Dobra, zebrałem. No to cóż, aha, dobra, doładuję sobie stazę. Nie mogę. Aha! Dobra, on pewnie ładował stazę cały ten czas i nie podnosił. Już Isaacu nie zrozumiał się. Może być tak śpieszny. Wydaje się dosłownie niezdolny do snu. Większość ludzi ulega wyczerpaniu po więcej niż 50 godzinach aktywności bez względu na chęć zachowania przytomności. Dziwne są też jego wyjaśnienia dotyczące wydarzeń w kolonii, które wiem podobnie jak w przypadkach paranoi obserwowanej przez nas w innych miejscach planety. Jego wina nie ulega wątpliwości. Dwóch oficerów ochrony był świadkami. Jak wziął zakładnika doktora Schiarello i zamordował pielęgniarkę Evans, a on nie wypierał się swoich czynów. Twierdzi jednak, że to win. To nie była zbrodnia, ani nie czuje się winny. To klasyczne zachowanie socjopatyczne. Harry, choć Harris nie przejawia żadnych innych symptomów. Jest uprzejmy, przyjacielski, zdolny do odczuwania empatii. Przedstawia własne pomysły. Jeśli jednak spytać go o morderstwo, wycofuje się i zamyka w sobie, objawia również zachowania schizofreniczne. Stosowane napady halucynacji, pewnie to chyba się stwierdził, że grozi doktorowi, ponieważ musiał wstrzymać snej twarzy, że zabił jeszcze raz, aby uczynić to znowu jednością. Nie wiem, co to znaczy, wyjątkowo interesujący przypadek. Pojawia się cały czas ten motyw. Dobra. Cały czas pojawia się ten motyw. Upuść i
You found something down there, didn't you? Yes, we found something. So the texts were right all this time. I wouldn't be certain of that. There was nothing divine in what I saw. We must embrace this. We are the first witnesses. Matthias isn't letting anyone down in the colony. It's under quarantine until we learn more. To hell with Matthias. He of all people should know that this is greater than him, or the operation, or even the company. This is our deliverance. Keep your damn voice down. People are dying down there. Only the worthless and the unbelievers. But I believe. Do you believe, Terrence? Do you? Dobra, skończmy z tym pieprzeniem mitologów. Jak to nie ma na to miejsca? A on jest drogi. Chętnie go wezmę zamiast takie tu stazy. Dobra, idźmy dalej. Jeszcze! Gówno! To jest się zgadza, a mam się. To ja robię to. Super, zmiotał się, zaczął się miotać, fajnie. Kurde. Wypuszczę to, bo schemat się najbardziej przyda. Von Isaac. Dobra, nic mi tutaj nie napadnie, mam nadzieję. Tak. Do góry, no to do góry. Tryb wentylacyjny. Infidel. Shit, no. Nie się Infidel to nie wie. Czyli można to skojarzyć z tym. Z Ahmed the Dead Terrorist. Shit. Nie można tak po prostu. Nie można. Okay.
super. To jest głupie, nie lubię tego momentu, straszliwie. Jeszcze i dobrze. Jeżeli dobrze pamiętam z gry. As you know, the Ishimura is able to set his gravity locally. Your grav boots will kick in when you enter a zero-G area. Tak, jeszcze masz tlenu. Oddychaj się tlenu, Isaacu. Widzę. Zaskoczyć. Jeszcze cię dobiję. Bo nigdy nie wiem. Okej. Cokolwiek to jest, to mnie zaskoczy. O, tam jesteś!
Wracam z powrotem. Grę wykrzyczą dlatego, że z bardzo prostego powodu dochodzę, że zobaczę na miejscu. No ale już usunąłem zbędne pliki i z tym zobaczę. I znowu będę się wracał do... Wiem, że gdzieś tam zostawiłem pakiet medyczny. Wiesz, już tej pierwszej części. Właśnie na bierze. I mogę zrobić to drugi raz. Jeżeli się okaże, że to jest powtórzone, to po prostu to... Nie ma, no to będą po prostu współistniały te części. Bo mi się wydaje, że to nagrywa, że ja to już robiłem, ale czy to się nagrało, to pewnie nie jestem. Dobra, keep on going. My pewnie dojdziemy. Dobra, zapis. I myślę, że będziemy kończyć w tym momencie, to już jest jakiś... No dobra, jeszcze trochę pogram do następnego punktu zapisu. Na intensywnej terapii. Tak. Dziękuję za zapis. Tu powinien być też gdzieś sklep. To ja dobrze robię schemat. Sprzedam tu przewodnik. Sobie ją kupię, chociaż kombinezon. Dobra, i tak na razie nie mam schematu, także tam mogę mieć gdzieś. Ok, stawiamy tą bombkę. Widzicie? Bardzo dobry pomysł, stać przy miejscu, gdzie odbywa się reakcja termitowa. Okay, you're through. Should be clear from there to the morgue. Remember, the codes are on the captain's body. Kurde. Nie podoba mi się za bardzo, że idzie do pustynicy. What the fuck? This is senior medical officer Nicole Brennan transmitting ship-wide. We need more help. We don't have the resources to deal with this many cases. Nobody would tell us what's happening. These wounds. We are not equipped to deal with this. God! Get up to the table! Hold him! Nurse, you hold him down! Christ! Every corner. That was Nicole, right? I can't tell from here when that log was made. I'm sure she's around here somewhere. Tam ryczy jakiś mamut zwalony. Otwórz. Tak bardzo jak nie chcę, tak bardzo muszę iść. Help me. Help me. Help me. Sorry, you fool. Save me. Save us. Time, it's, you're so fucked.
przestrasznie. Ja muszę tam. No nie! No nie! Kurwa! Po prostu miejsce, gdzie nie chce się być po prostu jakikolwiek apokalipsy czy wirusa. Stelaże limowe. Dobra. Dajcie mi chwilkę, zaraz przyjdę. Jestem z powrotem, wracam. Aj, Zaku, nie miotaj się tak. Czy mi się... Tak, ta bateria podskakuje. Gdzie trzeba zająć? Zaraz coś wyskoczy. Po prostu na bank, no coś musi wyskoczyć. Wartościowego. Dobra, nie widzę. Nie widzę, żeby móc podjąć decyzję. Okej, dobra. O co, nie ma rady. Się zbadać przyczyny skutków. Mam na uwadze rozmowę, jaką byłem z doktorem Mersem. Chciałbym spotkać się na planecie z doktorem Scarelio i Velandem, by poznać ich obserwacje. Terence. Okej, dobra. Tajemnice obserwacje to w następnym odcinku.
na razie cóż. Trzymajcie się i do zobaczenia. Cześć.